grać dobrą drużynę. Kiedyś musimy być ten pierwszy raz. To nikogo z nas nie było na Thank you.
Państwa bardzo serdecznie.
Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie, z całego serca witam Państwa na 7. charytatywnym Wielkim Balu Burmistrzowskim. Jestem Państwu bardzo wdzięczny, że zechcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie. To nasze spotkanie jest nie tylko wyrazem troski o drugiego człowieka, o nasze miasto i gminę, ale przede wszystkim jest okazją, by złożyć Państwu najserdeczniejsze podziękowanie za wszelkie dobro, jakie od Państwa otrzymuję ja osobiście i moje miasto. To dla mnie honor i zaszczyt, że możemy tak licznie spotkać się. Bardzo serdecznie przepraszam, że z pewnym opóźnieniem rozpoczynamy tą uroczystość, ale chcielibyśmy w pełnej familii bawić się od samego początku. Mam do Państwa jeszcze jedno życzenie. Ponieważ spora część naszych gości potwierdziła praktycznie w ostatniej chwili nasze zaproszenie, stąd, żeby nikomu nie odmówić, przyjęliśmy te zaproszenia z najwyższym honorem. Jednak jeżeli na parkiecie, przynajmniej w pierwszych godzinach, będzie nam zbyt ciasno, bardzo serdecznie za to Państwa przepraszam. Kłaniam się nisko głównym sponsorom tej dzisiejszej uroczystości, firmie Coca-Cola Poland, którą reprezentuje stolik numer 1 z panią Iwoną Jacaszyn. Stolik numer 3. Przy stoliku numer 1 witamy bardzo serdecznie firmę Arcus, wielki przyjaciel Arcusa, panią profesję Marię Czerwińską. Wśród naszych głównych sponsorów jest również firma Sraja z panem dyrektorem Jarosławem Cybulskim, stolik numer 6. Witamy również firmę Tago przy stoliku numer 15. Wśród naszych głównych sponsorów. Szanowni Państwo, to stoisko z wędlinami to nie są atrapy, to jest polski radzyński wyrób najwyższej jakości państwa wemberskich, których zawsze gościmy, są naszymi najlepszymi sponsorami. Witamy serdecznie. Stolik numer 19. Bardzo serdecznie pragnę powitać, jak zawsze gorąco, księdza prałata Stanisława Kucia i księdza Feliksa Kucika. Ksiądz prałat Stanisław Kucik jest proboszczem naszej radzyńskiej prelegiaty, natomiast ksiądz Kucik jest proboszczem parafii w Sąpicach, też naszej gminy. To takie nasze radzyńskie prelegiaty. I kłaniam się nisko, witam pana starostę powiatu wołomińskiego, pana Konrada Rytla wraz z małżonką. Wielkiego przyjaciela Radzymina. Pan starosta towarzyszy pani Ewie Łagońskiej, dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. Witamy panią dyrektor. Pani dyrektor towarzyszy małżonek, a z panią dyrektor przyjechał właśnie ten milion na szpital radzymiński. Bardzo serdecznie witamy pana dyrektora Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego, pana Janusza Ulatowskiego. Bardzo serdecznie witamy wraz z małżonką. To, że drodzy Państwo, drogi wojewódzkie w Radzyminie tak dobrze wyglądają, a służba zdrowia jest na rachunku dodatnim, to jest właśnie zasługa Państwa dyrektorów. I drodzy Państwo, to spotkanie chcemy dzisiaj poświęcić Radzyminowi. Miasto, które budzi się jak koniec z popiołu, dzięki Państwa życzliwości zmienia się. Jest to miasto skazane na sukces. Jego położenie
geograficzne, logistyczne i sprzyjająca atmosfera inwestorów wszystkich urzędów sprawia, że Radzymin wokół siebie gromadzi coraz większe zainteresowanie. I doskonale zdaję sobie sprawę, że jest to wynikiem tak prężnych firm jak firma Coca-Cola, firma Soraya, firma Tago, są to lokomotywy, jest to nasz list polecający. Miło mi, że wśród sponsorów są również nasi rodowici mieszkańcy, którzy dzisiaj mogli pokazać, na co ich stać, pokazać, co produkują i bardzo serdecznie chcę podziękować, drodzy Państwo, i szczególne słowa chcę skierować do aranżera i scenografa dzisiejszej hali balowej w sali sportowej. Pani Teresa Borowska, to jej dzieło, drodzy Państwo. I proszę, Tereso, jeszcze przedstawienie sponsorów, którzy dzisiaj nas wspomagali. Dużo by jeszcze mówić, ale wymienię chociaż tych, którzy wsparli jeszcze dodatkowo. Chciałabym wymienić firmę Państwa Budek, którą fundowała ciasta, Państwa Wojdów, którzy również fundowali ciasta, Państwa Jabłońskich, Państwa Gmurczyków i w szczególny sposób jeszcze Panią Małgosię Roguską, która fundowała ciasta i tort. W szczególny sposób chciałabym wyróżnić naszą firmę radzymińską, firmę Witona, Państwa Wardakowskich, Pana Tadeusza i Jadwigi Wardakowskich, którzy czy mogą, to nas wspierają i jest bardzo dużo ich jakichś tam eksponatów. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, wszystko liczby numer 11 i się z nami do dziś siada. To właśnie dzięki wspaniałej współpracy samorządu i firmy Alba pan prezes Karwacki pobił rekord świata i w ciągu 75 dni dzięki wzajemnej współpracy wybudowaliśmy 7,5 km kanalizacji. Witam serdecznie firmę Alba, głównego sponsora tego przedsięwzięcia i dzisiaj naszych gości specjalnych. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, tradycyjnie rozpoczynamy to spotkanie walcem Sztausa. Jest dobrze, mamy rok Sztausa, także ja chciałbym, by troszeczkę inaczej niż w latach ubiegłych, ja nie chcę tego robić w solowym występie z własną małżonką, ale chcę zaprosić głównych sponsorów. Zapraszam pana dyrektora Jarosława Cybulskiego z małżonką, zapraszam pana Marka Czerdysa z małżonką, zapraszam panią Iwonę Jacaszek z małżonkiem i zapraszam pana prezesa Karwackiego z małżonką, żebyśmy wspólnie mogli rozpocząć bal. I zapraszam firmę Tago. Proszę swojego przedstawiciela wydelegować na parkiet. Bardzo serdecznie prosimy. I pani Teresa Borowska ze swoim akordeonem raz. Proszę. Witamy, zapraszamy.
wszystkich prosimy o dołączenie na parkiet i odtańczenie pierwszego tańca. Oczywiście zapraszamy w imieniu pana burmistrza. To był walc specjalnie dla was. A teraz, kochani, bawimy się już dalej. Zaczynamy, gramy zupełnie, zupełnie poważnie, naprawdę. Słyszałem reklamę tego występu, a brzmiała tak. Zapraszamy na fantastyczny występ znakomitego satyryka Krzysztofa Piaseckiego. Dla tych, którzy do nas dodzwonią, mamy 600 podwójnych zaproszeń. Niestety oni się nie dodzwonili i to był bardzo krótki występ. Ograniczał się do tego, że podszedłem do mikrofonu i powiedziałem raz, próba mikrofonu, dziękuję bardzo. Ale ponieważ miewam krótkie występy, postanowiłem pracować nad krótkim repertuarem, żeby się nie męczyć. I zaczęło się od tego, że usłyszałem dowcip, który wydawało mi się jest najkrótszy, jaki w ogóle można wymyśleć, a brzmi tak. Przychodzi facet do jasnowidza, puk, puk, kto tam, a jak szanie takiego jasnowidza. Brawo,
proszę bardzo, nie mój, ale dobry. Więc pomyślałem, że chyba krótszego dowcipu nie wymyślę, no ale zacząłem kombinować i wymyśliłem krótszy dowcip. Przychodzi leper na uniwersytet, koniec. A dziś jadąc tu, wymyśliłem jeszcze krótszy. Profesor leper. Zresztą jadąc tutaj, proszę, muszę się Państwu przyznać, miałem pewne problemy z dojazdem, bo była blokada na szosie rolnicza. No, stała, machała ręką. Na imię miała Natasza, czy jakoś tak. To są żony rolników te takie te. Rolnicy wysyłają swoje żony na szosy, żebyśmy się przekonali, że one się kompletnie nie mają w co ubrać. Ona ledwo była ubrana, tę spódniczkę to miała taką, no, ledwo i tę blokadę zasłaniało. Ja się zatrzymałem i zaczęliśmy negocjować cenę skupu żywca. Ja powiedziałem 200, ona powiedziała 300. Nie dogadaliśmy się i puściła mnie, a chciała się. Także dzięki temu udało mi się do Państwa dotrzeć. Proszę Państwa, to się tak utarło, że jak wychodzi satyryk na scenę, to się przyczepia, że to niedobre, tamto niedobre, kamerzysta źle stoi, tu mi zdjęcie robią, tu dzieci. Ja nie. Ja będę mówił same pozytywne rzeczy, bo jest się z czego cieszyć. Naprawdę, gdzie się nie dotknie, tam są sukcesy. Służba zdrowia. No to może nie najlepszy przykład akurat jest, ale tam w służbie zdrowia od razu z nazwą jest kłopot, bo to się nazywa służba zdrowia. Przecież to się powinno nazywać służba dla zdrowia albo służba zdrowiu. Jakby to ładnie wyglądało, jakby jechała karetka, miała napisane służba dla zdrowia, a w środku Pawulon, prawda? Zresztą z nazwami w medycynie jest dużo kłopotów. Na przykład czytamy w gazecie taki komunikat. Lekarze walczą o życie. Z kim walczą? Ze sobą, z pacjentem. Z pacjentem to nawet czasem wygrywają. O, na przykład dopóki były kasy chorych, wszystko było jasne. Jedni mieli kasę, drudzy byli chorzy. Teraz jest Narodowy Fundusz Zdrowia, znaczy naród ma sobie zdrowie zafundować. Ja się zacząłem zastanawiać, dlaczego my Polacy mamy takie kłopoty ze zdrowiem. Pomyślałem, że może dlatego, że mamy za dużo organów i medycyna nie daje sobie rady. No na przykład zęby mądrości. No ludzie, komu mądrość jest potrzebna, co dopiero jej zęby? Płuca. Płuca są potrzebne tylko palaczom, żeby rak się nie pętał po całym organizmie. Tak, bo taki rak za mądry nie jest, w lesie byle gdzie, a tak wie, ma płuca tam. Ja kiedyś widziałem, jak stała przy kiosku ruchu staruszka i czytała papierosy, bo teraz na papierosach jest mnóstwo literatury. I stoi ta staruszka i czyta na jednej paczce, jest napisane: palenie może doprowadzić do bezpłodności. A, ubawiła się staruszka. Czyta następną paczkę, a na następnej paczce jest napisane: palenie przyspiesza proces starzenia się skóry. A, ubawiła się. Czyta trzecią paczkę. Na trzeciej jest napisane: palacze umierają młodziej. 5 tych poproszę. Ja się nawet zacząłem zastanawiać, jakie organy są mnie niezbędne do funkcjonowania. Pomyślałem tak. Żołądek. Żołądek musi być, bo po co by były święta? Zresztą troszkę przyjemności się od życia należy. Pamiętam, siedziałem przy Wigilii, stół zastawiony, salceson, pasztetowa, teraz już wolno. Kaszanka RH plus, kaszanka RH minus, siedzę. Nagle słyszę dzwonek. Myślę, kogo to diabli niosą w Wigilię. Otwieram drzwi, bezdomny. Dobry wieczór! Już nie, myślę sobie. Czy dzisiaj jest Wigilia? Wigilia. Czy pan ma tradycyjnie wolne miejsce przy stole? Mam. Czy mogę wyjść? Nie. Dlaczego? Bo ma być tradycyjnie wolne miejsce przy stole. No i żołądek musi być, bo troszkę przyjemności się od życia należy. Wątroba. Wątroba musi być, bo po co byłby Sylwester? Kiedy budzimy się koło 14, na głowie mamy charakterystyczny ołowiany berecik i żona się do nas nie odzywa, znaczy Sylwestra mamy za sobą. Jako pierwszy budzi się mózg, spokojnie, nie cały. Część już się nigdy nie obudzi. Ktoś powiedział, że gdyby mężczyznom się film nie urywał, to by przestali pić. Bo my pamiętamy do momentu, kiedy jest bardzo przyjemnie, potem już tylko żona pamięta. W mózgu powstaje myśl i ta myśl usiłuje przecisnąć się przez zwoje mózgowe, które w wyniku tych tańców są strasznie poskręcane, a myśl jest uparta jak Gabriel Janowski. I ciśnie się i to boli. Zaczyna boleć nas głowa. Z tego bólu budzi się wątroba. Też się cieszy, że jest nowy rok, więc rozwala się po całym organizmie. Ja słyszałem, że 50-letni mężczyzna poszedł do lekarza, żeby sprawdzić, czy jest zdrowy, tak jakby to w ogóle było możliwe. I lekarz wychodzi, mówi: przykro mi bardzo, ale jedno płuco trzeba usunąć.
Co, rak? Nie, wątroba się nie mieści. Wtedy myśl się krystalizuje. Pić! Pić nam się chce! To od tych tańców. Tak, bo w tańcu człowiek się poci, pot jest słony, a po słonym chce się pić. Niestety, nie da się zawołać pić, bo język wypełnia całą jamę gębową. To od składania życzeń. No ile razy można powiedzieć wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego. Ja widziałem, stało dwóch facetów przy szatni. Jeden mówi do drugiego, znaczy mówi, usiłuje przecisnąć się przez aparat mowy. Mówi tak. Życzę ci wszystkiego najlepszego. A ty mi? Ja też ci życzę wszystkiego najlepszego. Nie możesz. Dlaczego? Bo ja ci życzyłem wszystkiego najlepszego. To już nie ma najlepszego. Ty się zastanów, co ty mi życzysz. No to ja ci życzę wszystkiego dobrego. No, wiedziałem, but jesteś. A do mnie podeszła kobieta na Sylwestrze i mówi tak. Pieniędzy panu nie życzę, bo pan ma. Sławy panu nie życzę, bo pan ma. Zdrowia panu nie życzę, bo pan ma. Życzę panu, żeby pana żona nie zdradzała. Piski naciska. Cztery pod jedną ręką, cztery pod drugą. Już 8 dał głosy. A nawet słyszałem, że podobno do tego się mają posunąć, że laska marszałkowska będzie elektryczna. No, tak będą otwierali. Chrzanowski by nie utrzymał w życiu. No widzicie państwo, ile ja w ciągu paru minut wymieniłem powodów do radości. I wierzcie mi państwo, naprawdę nie ma powodu do zmartwienia. Ja to mówię dokładnie z własnego doświadczenia. Przecież gdybym ja się martwił, to ja bym chyba osiwiał, no słowo daję. Teraz zaproponuję państwu, żebyśmy zaśpiewali wspólnie piosenkę. To będzie piosenka takiego wspólnego śpiewania. Na różnego rodzaju spotkaniach towarzyskich zawsze przychodzi taki moment, kiedy ktoś mówi tak. A zaśpiewajmy coś, co wszyscy umią. No i wtedy jest dałabym mu chleba z masłem, aha, ryżyją. Ale jest jeszcze jedna piosenka, o niej właśnie myślę. Te piosenki przy różnych okazjach można śpiewać, jak są chrzciny, urodziny, pierwsza komunia. O, na przykład jest pierwsza komunia, cała rodzina się zjeżdża, każdy pokazuje, co ma najlepszego. Wuj Heniek nawet syrenkę odpalił, ciocia Hela w futrze siedzi, choć żar się z nieba leje. Nie gorąco. Wuj Mietek za dużo wypił w pociągu i pokrzykuje: spotkamy się na chrzcinach! Wujku, wujku, chrzciny już były, teraz jest komunia. Patrz pan, jakie przyspieszenie. Więc rozwija się nasze przyjęcie i przychodzi taki moment, kiedy młody komunista, znaczy ten po komunii bezpośrednio, poszedł już spać i wreszcie można napić się wódki legalnie z butelki, no bo ksiądz nie pozwala pić na komunii, ale przecież dziecko się nie zorientuje, więc przelewamy do butelki pomineralnej i dziecko się nie może nadziwić, że wuj Heniek popija jedną mineralną, drugą mineralną. I co ciekawsze, po pierwszej go wstrzącha, a po drugiej już nie. Widać, przełyk się przyzwyczaił. Następnego dnia rozmawiają w szkole, jeden mówi do drugiego: i co u ciebie poszło w komunie? No to co u ciebie? Cztery transportery mineralne i cztery transportery mineralne. I wtedy ktoś intonuje piosenkę, który refren brzmi nieco z francuska, mniej więcej tak. Si bon, si bon, sha la 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 la, si bon, si bon, sha la 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 la. Znacie państwo tę piosenkę? A o czym jest? Piosenka jest o pieskach. Ja tekst troszkę przerobiłem, żeby był bardziej współczesny, taki nawet ekologiczny się zrobił, ale refreny zostały bez zmian i mam nadzieję, że państwo razem ze mną zaśpiewa. Może proponuję, żeby ci z państwa, którzy mogą, wprowadzili nieco mineralnych do organizmu. Ja wiem, że Polacy nie piją, więc ja powiem, co trzeba zrobić. Trzeba z najwyższego naczynia na stole do najniższego wlać tyle, ile się zmieści, następnie to najniższe wziąć w rękę, przytulić do dolnej wargi i szybko popatrzeć, co jest na suficie. I samo się załatwi. No to uwaga. Si bon, si bon, sha la 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 la, si bon, si bon, sha la 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 la. Pieski małe dwa zbiegły się troszeczkę, nie wiedziały jak używać słoneczka i przez jakąś dziurę mają całkiem łysą skórę. Si bo, si bo. Cieniutko coś. Si bo, si bo. Si bo, si bo. Same kobiety śpiewają? Si bo, si bo. Si bo, si bo.
zobaczyły krowę, która w imię ma pełniutkie ołowiu, mleko w niej nie chlupie, za to dużo waży w skupie. Zibo, 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 pięknie, nigdzie tak pięknie melodia nie płynie jak w Radzyminie. Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę, jeden do niej wpadł, popływał chwileczkę, choć nie pływał źle, to rozpuścił w wodzie się. Zibo, 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 zibo. Piesek mały sam powrócił do domu, o przygodzie swej nie mówiąc nikomu, złożył go z tych sześć, bo to mu tam był nie pies. Zibo, 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 zibo. Widać rad, ktoś skradł, w byłym kraju rad. Piesek z tego rad, choć ma dziwny ślad, bo tak dzięki Moskwie żyje pamięć M. Skłodowskiej. Kiri, 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 kiri. Jeszcze raz spróbuję, bo tam mi się wydaje, że tu bardziej się nalalowali niż tu. Zibo, zibo. Ziutek jako Europejczyk jest multimedialny, a więc kocha wszystkich mężczyzn i niektóre panny. Łody ridi, dana dana, łody ridi, łody, dana dana, łody ridi, łody ridi, łody. Ziszek Jaśka wyrznął w pysk, bo się brał do Cesi. I Ziszkowi wypadł pysk, Jasiek się zawiesił. Łody ridi, dana dana, łody ridi, łody, dana dana, łody ridi, łody ridi, łody. Robert czuje, że czasami jest prawdziwym chłopem i dlatego wieczorami bawi się laptopem. Łody ridi, dana dana, łody ridi, łody, dana dana, łody ridi, łody ridi, łody. Ja tam byłem, wino piłem, a mam słabą głowę, więc oddalam się na chwilę, by się zresetować. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, chcemy Państwa zaprosić na specjalny fragment dzisiejszego spotkania, na aukcję. Ale przed aukcją ja chciałbym kilka słów powiedzieć, ponieważ aukcja jest wyrazem hojności Państwa, troski o Radzymin i ludzi mieszkających w Radzyminie, którzy potrzebują naszej pomocy. Chciałbym i Coca-Coli i tego licznego zespołu, to nie tylko udział w balu i w tańcach, ale to przede wszystkim wszystkie napoje i te piękne hostesy, to jest prezent dla Państwa od firmy Coca-Cola. A ten kapelusz będzie licytowany sceną wywoławczą 5000 euro, bo to jest kartonik za złoty 50, ale własnością jest prezesa Deutsche Banku i stąd ma tą wartość, ale jeżeli pan prezes pozwoli, to sam będzie go licytował, chociaż mówi, że trudno mu się z nim rozstać, bo tu są wszystkie nominacje zapisane, jakie czekają pana prezesa w najbliższej przyszłości. Mistrzem ceremonii dzisiejszej aukcji będzie, tak jak w latach poprzednich, specjalista w tej dziedzinie, pan przewodniczący Rady Miasta Cezary Wnuk. Pragnę również podziękować wielu, wielu paniom i panom, którzy wczoraj do północy i dzisiaj skoro świt przygotowywali halę sportową, by z niej uczynić salę balową. Bardzo serdecznie za to dziękuję. I drodzy Państwo, warto się było dla Państwa zmęczyć, widząc na twarzach Państwa radość. Ja chcę oddać głos mistrzowi ceremonii i zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Dowód z aukcji przeznaczamy na promenadę historyczną Bitwy Warszawskiej od cmentarza żołnierzy poległych 1920 roku do Radzymina. Ta budowa rozpoczęta jest z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Radzymina i Komitetu upamiętniającego wizytę Ojca Świętego. Przy ogromnym wsparciu pana starosty, to jest 1/3 tego przedsięwzięcia, jest pan starosta, komitet i urząd miasta. Duży wkład do tej pory już mieszkańcy Radzymina i uczestnicy aukcji i minionych lat. Również chcemy pomóc Łukaszowi z regionowa, którego czeka przeszedł szpiku kostnego. Chcemy również wesprzeć go. Zwrócił się do mnie o pomoc, wiedząc, że będzie taki bal. Oczywiście nie możemy być obojętni. Chcemy również pomóc rodzinie, która ma dziecko z porażeniem mózgowym w Radzyminie. I te wszystkie smutne przypadki, drodzy Państwo, nie możemy koło nich przejść obojętnie. I żywię taką nadzieję, że ta aukcja spotka się, jak zawsze, z bardzo żywym zainteresowaniem Państwa. Zapraszam serdecznie. Nie blisko mikrofonu! Witam Państwa serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę po raz kolejny poprowadzić aukcję dzieł sztuki. Szanowni Państwo, przed nami 12, 13 dzieł sztuki, popularnie mówiąc fantów, do wylicytowania. Tuż za mną, na tej ścianie, są eksponaty, które można nabyć poza aukcją. Możecie Państwo do nich podejść, przeczytać, co to jest, jaka jest cena. I tuż po aukcji można się zgłosić do osób, które będą mi pomagać w celu nabycia ewentualnie tychże eksponatów. A za chwilę przystąpimy do pierwszej licytacji. Szanowni Państwo, macie na stołach takie broszurki ze zdjęciami. Można się zapoznać z tym sceną, co to jest, a ja pokrótce wyjaśnię. Ja poproszę teraz, drogie panie z szarfami, o przejście wzdłuż stołu bardzo szybko i pokazanie jeszcze raz wszystkich obrazów i eksponatów, oprócz tych mieczy krzyżackich, które widnieją na trzeciej stronie. Proszę bardzo. To będzie jedyne pierwsze i ostatnie przejście.
stolikami. Za chwilę przystępujemy do dyskusji. Proszę pana. Chyba, że Waldek chce sobie coś dodać. Panie się bardzo spieszą, ale czas nas goni. Ja wszystko powiem. Drodzy Państwo, przystępujemy do licytacji pierwszego obrazu. Proszę o oparcie go o sztalugę, ewentualnie przytrzymanie go w ręku, mimo że jest troszeczkę ciężki, ale panie sobie dadzą radę. Pierwszy obraz. Nazwa Słoneczniki. Obraz namalowany w 1970 roku techniką olej na płótnie przez malarza niemieckiego. Zapewne ucznia Van Gogha, wymiary 88x80, rama pozłacana, widoczne elementy liści akantu, które wijąc się przypominają islamskie, arabeskie. Obrazowi nadaje wyrazistość bordiura, która zdobie ramię wewnętrznej strony. Cena wywoławcza 650 zł. 650 zł po raz pierwszy. Proszę jeszcze raz przejść wolniutko między stołami. Powiedziałem wszystko. Cena wywoławcza 650 zł. 650 zł po raz pierwszy. Drodzy Państwo, 650 zł. Widzę tu, widzę pana. Słucham? 700 zł po raz pierwszy. Brawo! Brawo! 700 zł po raz pierwszy. Pierwszy pan od razu. 700 zł po raz pierwszy. Słoneczki i ucznia Van Gogha. Proszę bardzo. Proszę nie brać na serio. Kuba profesami przesadzam. Ale gramy dalej. 700 zł po raz pierwszy. 700 zł po raz pierwszy. Nie widzę. Piękny obraz. 700 zł. Tam widzę rynek. Tam widzę stolik numer jeden. Proszę za cenę. 1000 zł. Jest 1000 zł. Brawo. Brawo stolik numer 3. 1000 zł. 1000 zł po raz pierwszy. 1000 zł po raz pierwszy. Jest. 1500. Brawo. 1500 zł po raz pierwszy. Jest 1500. 1500 po raz pierwszy. 1500 po raz pierwszy. Nie widzę, nie widzę. Panie burmistrzu, proszę 2000. Nie. Panie burmistrzu, do pana. 1500 po raz pierwszy. 1500. Proszę się nie bawić, ale świeci tak pana chce. 1500. 2000. Jest 2000. 2000. Witam biznesmena polsko-ukraińskiego. Bardzo lubię. 2000. 2000. Jak pan prawdziwie wyobraziły? Dziękuję. Poprosimy. 2000. 2000 po raz pierwszy. 2000. 2000 po raz drugi. 2000 po raz drugi. Nie widzę. 2000. Piękne słoneczniki uczeń Van Gogha. Warto mieć to w domu. Warto. 2000, 2000 po raz drugi, 2000 po raz trzeci, sprzedany. Brawo! Poprosimy pana. A to razem w komplecie? Przechodzimy do następnego obrazu. Ja to zagadzę tam. Proszę o przejście jeszcze raz do linko przy stołach, a ja będę mówił. Powiem dwa słowa na ten temat. Jest to obraz zatytułowany Pejzaż z chatą nad stawem. Malarz niemiecki, technika olej na płótnie, wymiary 80x72. Rama pozłacana z elementami stylizowanych akantów i coś innych. Autor malował ten obraz wraz ze wspomnieniami do lat dziecinnych, do ciszy, spokoju i obcowania z nieskażoną niczym przyrodą. Cena wywoławcza 550 zł. Proszę bardzo. 700, brawo, 700 zł. Stolik numer? 7. Stolik numer 7, 700 zł. Brawo. 700 zł po raz pierwszy. Jest 700 zł po raz pierwszy. Tak, proszę, stolik numer 7. Tego kasjera na rynku. 800 zł, brawo. 800 zł. 900, jest dyrektor ośrodka kultury, wiemy skąd ma pieniądze. Jest 900 zł. Tak jest, 900 zł po raz pierwszy. To z budżetu, panie dyrektorze? Nie. 900 zł, 900 zł po raz pierwszy. 900 zł. 900 zł i nie chcę. 1000 zł, jest 1000 zł, 1000 zł za obraz Pejzaż z chatą nad stawem. No zawsze. 1000 zł po raz pierwszy. Agnieszka. 1100, jest
1100 ponad pierwszy. Brawo, panie Agnieszka. W urzędzie pracuje na 1100 złotych, 1100 złotych po raz pierwszy. 1100 złotych, nie widzę. 1300 po raz pierwszy. 1300 po raz pierwszy. Nie widzę. 1300 po raz pierwszy. 1300 po raz drugi. 1300. Grajcie kolory. Nie słyszę, nie widzę. 1300 po raz drugi. Jest. 1400. 1400 po raz pierwszy. Jest 1400. 1400 po raz pierwszy. Brawo. Brawo, panie dyrektorze. I rozwaga. Przywania. 1400. 2000. Jest 2000 za tej na stałe. 2000 złotych. Brawo, proszę pana. Swoje numer. 2000 po raz drugi, 2000 po raz drugi, widzę, tak odważnie. Jest, za, 20 po raz pierwszy, sprawia najzapomniany, dobrze, 20 po raz pierwszy, jest 20 po raz pierwszy, 20 po raz pierwszy, widzę, bez Państwa. 200 po raz drugi, 200 po raz trzeci. Zadania! Brawo, zadania! Dobrze, prosimy tutaj na żadne zamówienie. Każdy z Państwa otrzyma taki certyfikat z imieniem i nazwiskiem. Treść następująca. Miło nam niniejszym poinformować, że to dzieło sztuki zostało wylicytowane przez szanownego pana podczas 7 wielkiego charytatywnego balu burmistrzowskiego, który odbył się 28 stycznia 2006 roku wraz z imieniem. Całkowity dochód z balu i licytacji przekazany zostaje na cele charytatywne. Gratulujemy z wyrażami szacunku burmistrz miasta i gminy Radzymin Zbigniew Piotrowski. O. Proszę. Proszę o przejście między stolikami szybciutko i pokazanie jeszcze raz Państwu. Przystępujemy do licytacji. Jeszcze kilka słów na temat treści obrazu. Bukiet kwiatów w niebieskim wazonie, malarz holenderski, technika olej na płótnie, wymiary 78x70, rama również zdobiona elementami tworzącymi zaczątki arabesek. Wszystko podkreślone bordiurą, kwiaty w wazonie na pewno zadowolą potencjalnego nabywcę. Cena wywoławcza 500 zł. 500 zł po raz pierwszy. Proszę Państwa, kwiaty w wazonie. Co u Was musi jeszcze za krągły rok? 500 zł po raz pierwszy. 500 zł po raz pierwszy. 500 zł po raz pierwszy. 800, jest 800 złotych na pierwszy. Jest pan nieustępliwy. Bardzo dobrze, brawo panie dyrektorze. Bardzo ładnie. Panie dyrektorze, gremy, pan mówią pieniądze. Gramy dalej, gramy dalej. Gramy dalej, 800, tak pan powiedział panie dyrektorze, 800 było. 800 złotych po raz pierwszy. Jest 1000 złotych. Jest 1000 złotych, sami dyrektorze mamy. Dobrze, tak będzie. Ile 5000? 1500, tak jest, 1500, jest 2000, brawo, 2000 po raz pierwszy, 2000 było, panie dyrektorze, 2000 po raz pierwszy, 2000 po raz pierwszy, nie widzę, izba cicho, się nic nie rozumie, 2000 po raz pierwszy, 2000 po raz pierwszy, 2000 po raz drugi, drodzy Państwo, zbliżamy się do mocnego uderzenia. 2000 po raz drugi, nie widzę, patrzę po stolikach. 200, brawo, brawo, brawo. 200 po raz pierwszy, czekam na odzew, nie widzę, 200. 200 po raz pierwszy, 200 po raz pierwszy, poważnie już. 200 po raz drugi, no wstyd, sam zabierze wszystko, nie wiem, bo jest, panie dyrektorze, 2500, jest 2500, 2500 po raz pierwszy. 2500, wielkie brawa, brawo. Brawo do ciała. Chwilę damkę. 2,
2500 po raz pierwszy. 2500 po raz drugi. 2500 po raz drugi. 2500 po raz trzeci. Przelane. Brawo. Zapraszam do nas. Mam się gdzieś podpisać, a teraz... gdzie paskę podpisać? Tylko tak. Tylko to jest bardzo fajnie. Będziemy licytować razem, dobra? Licytujemy następny obraz. Obraz numer 4. Kwiaty w szklanym wazonie. Proszę o pokazanie. To nie ten? Nie ten obraz. Ten, proszę bardzo. To jest ten obraz. Kwiaty w szklanym wazonie, malarstwo niemieckie, technika olej na desce, wymiary 39x34, rama bogato zdobiona, przypominająca swą linią styl Ludwika XIII. Autor bardzo wyraziście uchwycił grę światła na szklanym wazonie i wkomponował w to bukiet kwiatów wiosennych pełnych ciepła i wspaniałych kolorów. Cena wywoławcza 400 zł. Proszę bardzo. 400 zł po raz pierwszy. Za kwiaty w szklanym wazonie. 400 zł po raz pierwszy. 400 zł. 400 zł po raz pierwszy. 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 Teraz zapraszam się do pana Pędzelskiego. 400 zł po raz pierwszy. Jest pan dyrektor banku. Brawo. Panie dyrektorze, może pan tu przedłużyć. 2000 po raz pierwszy. Pan Borkowski, 2000 po raz pierwszy. 2000 po raz pierwszy za obraz kwiatów. 2000 po raz pierwszy. 2000 po raz drugi. 2000 po raz drugi. 2000 po raz drugi. Nie widzę nikogo więcej. Jest 2000 po raz drugi. I jest, a zaraz to proszę zająć się licytacją, nie tym, co nie trzeba. 2000 jest, panie starosto, ostatnia szansa. 2000 po raz trzeci. Wygrany. Brawo. I ja jeszcze poproszę pana Polkowskiego na moment do nas, jeżeli ma chwilę czasu, żeby przyjrzał się temu, co wylicytował. Panie Polkowski, prosimy serdecznie. Tak jest. Panie Polkowski. A ja przystępuję do następnej licytacji. Proszę przejść, tylko pokazać jeszcze raz państwu. Jest to obraz numer 5. Paonie w kompozycji z bzem i nagietkami. Malarz holenderski, technika, olej na płótnie, wymiary 58x50, rama pozłacana i bogato zdobiona. Gratość mocnych kolorów powoduje wrażenie, jakby kwiaty były zaledwie przed chwilą wstawione do wazonu. A ich świeżość i żywość kolorów nie można jeszcze się ulotnić. Cena wywoławcza 450 zł. 1500 zł. 1500 zł. Brawo, brawo. 1500 zł po raz pierwszy. Jest 1500 zł. 1500. 1500 po raz pierwszy. 1500. 1500. 1500 po raz drugi, żeby nie przedłużać. 1500. Proszę się szybko zastanawiać. 1500. 1500.
stoi się samo, jak pan chce pokazać przy stole. Można postawić za stołem, ustawić ze stołem. Później będzie certyfikat do odebrania. Certyfikaty będą dla wszystkich takie wypisane imienne. Imienne? Dobrze, do nas pochodzi. Przechodzimy do następnej licytacji. Obraz numer 6. Obraz numer 6. Jest to bukiet kwiatów, malarstwo holenderskie, technika olej na cienkim płótnie, wymiary 45 na 40. Rama pozłacana, obficie zdobiona, na której pojawia się motyw z obrazu, kwiaty. Dostrzegamy tu szczególnie jej szerokość, która nie była spotykana w poprzednich obrazach, co stanowi jej odmienność spośród innych. Cena wywoławcza 400 zł. 400 zł, 400 zł, teraz proszę. 400 zł. 400 zł. Obraz bukiet kwiatów. 400 zł raz dziś. 500 zł jest, 500 zł. Brawo, zawodnicy, brawo. Zagłębi czas. Brawo. 500 zł, jest 500 zł raz pierwszy. Tam widzę, czy myślisz, czy już nie widzę. Kończę sami, może pomaga. 500 zł raz pierwszy. 500 zł raz pierwszy. Gospodarcza. Brawo, Izba Gospodarcza, po raz pierwszy. A, pan 1300, jest 1300, brawo, 1300. Panie Bożenka, widzę też walczy. 1300, 1300, pan Izby Gospodarczy. Tak się wybiło, Proszę, 1300 po raz drugi. 1300, ale możesz zasłonić, bo ja tu nie chcę zasłaniać mi pana burmistrza, pan burmistrz tak nie chce dawać. 1500, stolik numer 2. 1500, 1500 złotych po raz pierwszy. 1500, 1500 po raz pierwszy. Nie widzę, 1500, 1500 po raz pierwszy. 1500 po raz drugi. 1500 po raz drugi, 1500 po raz drugi. Jest 1500 po raz drugi, 1500 po raz trzeci. Prosimy pana na moment, że na moment. O przejście i pokazanie obrazu państwu. Obraz i głowa konia, autor, artysta, malarz Anna Podowicz, technika pastela. Obraz szczególnie pożądany przez miłośników dwóch konia, które zostały panią dwa, które są technika pastela. 500 zł po raz pierwszy. 500 zł po raz pierwszy. 1000 zł, brawo. 1000 zł po raz pierwszy. Stolik numer 8. Stolik numer 8, 1500 po raz pierwszy. Jest 1500 po raz pierwszy. 1500 za głowę konia. 1500 po raz pierwszy. 1500 po raz pierwszy. 1500 po raz pierwszy. 1500 po raz drugi. Nie chciałbym skończyć racji przez. Można pokazać przy stole obraz, zatrzymać go przy stole, ewentualnie tu zostawić i później się zgłosić po certyfikat i obraz. Dziękuję.
fotografia. Może w tym dokończymy tego dzieła. Autor, artysta, malarz, pani Anna Matralewicka, która jest stałym sponsorem balu. Stolik numer... Brawo, pani Ania prezentuje swoje dzieła. Pierwszy raz prezentowaliśmy dzieła pani Ani na pierwszym balu, na którym nie było to w restauracji w Warszawie. Pan dyrektor, co chcę powiedzieć? Pan dyrektor! Cześć. 2000, stolik numer 12, brawo. 2000 złotych po raz pierwszy, za dwa ryby 2000. Jest 2000 po raz pierwszy. 2000, technika pastela, a ja już 2000. 2000 po raz pierwszy. Proszę pana, bez 2500 po raz pierwszy. 3000, jest 3000. Brawo, Arkus. Arkus, brawo. 3000. Cicho siedzieli w końcu. Poczta Polska! 3000, tak jest. 3000, jest 3000 po raz pierwszy. 3500. 3500, jest 3500 po raz pierwszy. 3500. Dworek Księżnej Eleonory Czartoryskiej-Myśliwskiej w Radzyminie nad pięknym stawem. W tej chwili piękny. Jeszcze rok temu nie był taki. 2500. 2500. 2500. 2500 po raz pierwszy. 2500. 3000. 5000. Jest 5000. Jest na liczbę 5000. 5000 po raz pierwszy. 5000 po raz pierwszy. 5000 po raz pierwszy. 5000. 5000 po raz drugi. 5000 po raz drugi. Nie widzę. 5000. Proszę panie. 6. Jest 6000. Brawo panie. 6000. 6000 po raz pierwszy. 6000. 6000 po raz pierwszy. 6000 po raz pierwszy. 6000 po raz drugi. 6000 po raz drugi. Nie widzę. 6000. Jest tam pan. Nie daje to grą. 7000. Brawo. Brawo. Proszę państwa, 7000 za dwoje. Ja już nam się spodziewałam takiego obrotu sprawy, chyba nie. Chyba nie. Pewnie większe by pani namachowała. 7000. 7000 po raz pierwszy. Jest 7000. 7000 po raz drugi. 7000 po raz drugi. 8. Jest 8. Bardzo bardzo. 8000 po raz pierwszy. 8000 po raz pierwszy. 8000 po raz pierwszy. Jak to było? 8000 po raz pierwszy. 8000. Słuchajcie, pani tam dziękuję, pani stała w ostatnim stoju. Pani dziękuję za 9. Nie. 8000 po raz pierwszy. 8000 po raz drugi. 8000 po raz drugi. 8000. Jest 10. 9. 9. 9000. 9000 po raz pierwszy. 9. 9000 po raz pierwszy. 9000. Nie będzie nas, jak ja trzymam 9000. 9000 po raz pierwszy. 9000 po raz drugi. 9000 po raz drugi. 9000 po raz 10. 10. Po raz pierwszy. 10000 po raz pierwszy, aż mi zatkało. Panie burmistrzu, jest 10000, ma pan szansę na raz się powiedzieć. 10000 po raz pierwszy. 10000 po raz drugi. 10000 po raz drugi. 10000 po raz trzeci. Brawo. 10000. Pani Ani, prosimy tutaj. Proszę sobie zrobić znaki z tej myśli. Ja też tam stanę z boku. I z tym obrazem też. Tak raz. Dziękuję.
mieszkańca Radzymina, pana Marka Czerwysa. Zresztą na jego kolegi zapomniałem. Brawo, przewodniczący! Przechodzimy do licytacji na znamionek. Jest to lampa z abażurem, wykonana metodą Tiffany'ego. 500 zł po raz pierwszy. Piękne wykonanie. 900 zł po raz pierwszy. Nie widzę 900 zł. 900 zł po raz pierwszy. Jeżeli nie sprzedamy, nic się nie stanie. Jest? Gdzie jest? Nie widzę. 1000 zł. Jest 1000 zł po raz pierwszy. 1500 po raz drugi. 1500 po raz drugi. Nie przedłużamy, chyba że ktoś ma chęć powiedzieć dwa. Jest 2000. Brawo. Stolik numer 17, jak się nie mylę, tak? 17 albo 18. 17 chyba. Stolik numer 17. Piękna walka. 2500 po raz pierwszy. 2-3. Jest 3000. Jest 3000 po raz pierwszy. Ten pan. Bardzo mi się podoba. Ten pan. 3000. 3000 po raz pierwszy. 3000. Jest 3000 po raz pierwszy. 3500. Jest 3500 po raz pierwszy. Brawo. 3500 po raz pierwszy. 3500 po raz pierwszy, 3500 po raz drugi, 3500 po raz drugi, 3500 po raz drugi, 3500 po raz trzeci. Dziękuję, prosimy pana do nas. Zbieramy te pieniądze. 1000 złotych po raz pierwszy za lampę. 1000 złotych, a ja w międzyczasie przypomnę, że pieniążki z licytacji zbieramy na szczytne cele. Po pierwsze, zbieramy na dokończenie pięknej promenady, która jest wotum wdzięczności narodu polskiego za zwycięstwo w 20 roku nad bolszewikami. Jest to chodnik prowadzący od cmentarza poległych żołnierzy 20 roku do kolegiaty radzymińskiej. Jest to również chodnik poświęcony, droga Golgoty poświęcona Janowi Pawłowi II. Jeszcze zostało nam do dokończenia około 1 kilometra do Krzyża w Słupnie, gdzie 15-14 sierpnia modlił się generał Haller. Niektóre środki z tej licytacji chcemy przekazać Piotrusiowi Jakubowskiemu, lat 10, mieszkańcowi Legionowa, który choruje na białaczkę. Niezbędny jest przeszczep szpiku kostnego, który kosztuje około 300 tysięcy. Ma już dawców. Każdy pieniądz jest ważny. I na ten cel część tych pieniążków przekażemy również. Lampa, przypominam, lampa biurowa z figurką, cena wywoławcza 800 zł. 800 zł po raz pierwszy. 800 zł po raz pierwszy. 1000 zł, proszę głośniej. 1000 zł po raz pierwszy. 1000 zł po raz pierwszy za lampę z figurką. 1000 zł. 800 zł, proszę o pokazanie lampy. 1000 zł po raz pierwszy. 800 zł. 1000 zł? Tak, 1000 zł, brawo. 1000 zł. Po raz drugi, 2500. Pewnie dwie w komplecie ładnie. 2500 po raz trzeci. Sprzedane. Prosimy. O, prosimy. Bardzo nam miło. Tym razem małżonka. Przepraszam. Dziękuję. Proszę tak samo czy zrobić zdjęcie ze mnie. Tak? Z lampą i stanie. No, a teraz... O. Kopia miecza krzyżackiego dwuręcznego używanego w bitwie pod Grunwaldem. Sztuk dwie. Można wylicytować jedno, można dwie. Oba miecze wykute z najlepszej stali kruszące najgrubsze zbroje średniowiecznych rycerzy. Cena wywoławca 300 zł za jedną sztukę. Jeżeli jest tu policja na tej sali, to mogę spokojnie powiedzieć, że to nie jest broń biała, ponieważ nie jest naostrzona, także można je używać do obrony własnej, jakby kto chciał. Przypominam, dwuręczny miecz krzyżacki. Proszę o przejście i pokazanie państwu. Ciężkie?
można wziąć na rączki w ten sposób, o, i pokazać. Są to dwa miecze. Cena wywoławcza za sztukę 300 zł. 300, 500 zł. Jest 500 zł. Stolik numer 16. 500 zł po raz pierwszy. Jest 500 zł po raz pierwszy. Jest. Pisza. 400 zł po raz pierwszy. 700 zł po raz pierwszy. Jest 700 zł. Brawa. 1500. Jest 1500 zł po raz pierwszy. Stolik numer 12. Jest Krzyżacki wręczny. 1500 po raz pierwszy. 1500 po raz pierwszy. 1700, 2000 po raz pierwszy, jest 3 razy. 2500, jest 2500 po raz pierwszy. 2500 po raz pierwszy, można spróbować ten miecz, zobaczyć jak się nim włada. Rolnik już pokupuje na obrazu jedną ręką tylko. 2500, jest 2500, 2500, 3000, jest 3000, 3000 za miecz, 3 razy w ręce. Co prawda, co druga, ale trzy tysiące po raz pierwszy. Ja muszę Państwu powiedzieć, że na tej sali mamy do boga w linii prostej od króla Władysława Jagiełły, który profesor historii Zagłębiaka, pan Grzegorz Jagiełły, przy stoliku numer 11. Pan Grzegorz mnie nie cytuje. Nie ma pana Grzegorza. Wyszedł w tym momencie, wyszedł, kiedy cytujemy, nie wiem, czy pan Grzegorz. 3000 było? 3. 3000 po raz drugi. 3000 po raz drugi za miecz krzyżacki. 3000 po raz trzeci. Jest? 5000? 3300 po raz pierwszy. 3500. Brawo Izba Wyborcza. 3500, 4000. Jest 4000 po raz pierwszy. 4000 po raz pierwszy. 5000. Jest 5000. 5000, tak? 5000. 5000 po raz pierwszy. 5000 za rękę miecza krzyżackiego. 6 jest gdzie? 6000. Przypominam, że są dwa takie miecze. 6000. Proszę go powiedzieć, jakoś siły. 6000. 6000 po raz pierwszy. 6000 po raz pierwszy. 6000. 6500. 6500, jest 6500, brawo, 6500. Przypominam, że szkolia nie można walczyć w tym, bo to za ciężko. 6500 po raz pierwszy, 6500 po raz drugi, 6500 po raz trzeci. Brawo, przydane. A na to zdjęcia można popróbować jedną ręką, a i dwoma. Dziękuję bardzo. Nie, jeszcze to. Proszę Państwa, przechodzimy do realizacji drugiego miecza. Być może ta sama osoba, która licytuje do kompletu, który ma bardzo gorący. Proszę uwagę, żeby przypisał na 7000 po raz pierwszy. 7000 po raz pierwszy za rękę miecza krzyżackiego. 7000 po raz pierwszy. 7000 po raz drugi. 7000 po raz drugi. Jest 7500 po raz pierwszy. 7500 po raz pierwszy. 7500 po raz pierwszy. Po raz drugi 7500. Jest 7. 8. 8. 9. 9000 po raz pierwszy. 9000 za rękę miecza krzyżackiego. 9000 po raz pierwszy. 9000 po raz drugi. 9500. 9500 po raz pierwszy. 9500 po raz pierwszy. 9500. Jest 10000 po raz pierwszy. 10000 po raz pierwszy. 10000 po raz drugi, a ten pan co 2 lata temu był ulicy Zawodnik Samarański. Nie walczy dzisiaj coś. Nie walczy.
10 tysięcy po raz pierwszy. 10 tysięcy, 11 po raz pierwszy. 11 tysięcy po raz pierwszy. 11 tysięcy po raz drugi. 11 tysięcy po raz. 11,5 tysiąca po raz pierwszy. 11,5 po raz pierwszy. 12 tysięcy z replikiem miecza Krzyżackiego. Oj, będzie ciężki ten miecz. 12 tysięcy po raz pierwszy. 12 tysięcy po raz drugi. 12 tysięcy, 12,5 tysiąca. 13 tysięcy, 14 tysięcy. Jest 14 tysięcy, 14 po raz pierwszy. 14 tysięcy po raz pierwszy. Brawo, proszę Państwa, ja nie widzę, brawo, nie słyszę. 15 tysięcy po raz pierwszy. 15 tysięcy po raz pierwszy. 15 tysięcy po raz pierwszy. To na szczęście. To jest na szczęście. 15 tysięcy po raz pierwszy. 15 po raz drugi. Nie widzę, że jest nie zasłania. 15 po raz pierwszy. 15 po raz pierwszy. 15 po raz nie widzę, tylko że tam patrzę teraz. Po raz drugi i 15,5 po raz trzeci. Brawo! 15,5 po raz pierwszy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wyszło tutaj do nas i o przyniesienie się do tego miecza i przystępuję bardzo szybko do pani już prezentacji. Żeby nie przedłużać, Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, ostatni eksponat przybył do nas aż z Afryki, podarowany przez sponsora, uczestnika dzisiejszego balu, pana Roberta. Jest to wojownik z plemienia Zulusów. Cena by była co 2000, szampan gratis, nie wchodzi w to. 2000. Dzidą można walczyć, jest to drzewo chyba nowe, jest 2000, 2200, 2200, 2300, 3000, 3000, jest 3000, za Zulus czekam, 3000 po raz pierwszy. 3000 po raz pierwszy za wojownika afrykańskiego. 3000 po raz pierwszy. 3000 po raz pierwszy. 3000, brawo, proszę Państwa, 3000. Tak będzie pasował na pewno. 3000. Może być eksponatem na przykład sypialni Państwa. To nie przeszkadza. 3000 złotych po raz pierwszy. 3000. 3000, Bożenka. Tak, dla Ciebie to sypialni. 3000 po raz pierwszy. 3000 po raz drugi. 3000. Nie widzę. Proszę Pana, Pan reprezentuje firmę Sokołów. Pan nic nie grał dzisiaj, proszę Pana. Proszę zagrać. To tylko jest 3000. Wystarczy 300 zagrać. Proszę Pana. 3000 po raz pierwszy, 3000 po raz pierwszy, 3000 po raz drugi, 3000 po raz drugi, piękny wojownik Zulus czeka. Kończymy są rybome, muszę Państwu powiedzieć. 3000, Dzidą też można pomachać, jakby kto chciał. Zaostrzona, to już jest broń biała. 3000 po raz drugi i 3000, przetrzymaj mnie kochaniutka tej Dzidy, o tak, tylko ostrożnie. 3000 po raz drugi, 3000 po raz... Zarna! 3,7, 3,800. 5 tysięcy. Trzy pięćset po raz pierwszy. 3,500 za wojownika Zoloszczaka. 3,500 po raz drugi. 3,500 po raz drugi. Brawo, proszę Państwa, no to jest niesamowita walka dzisiaj. 3,500 po raz drugi. 3,500 po raz drugi. 3,500 po raz cztery. 4,000. Jest 4,000. 4,000 po raz pierwszy. 4,000 po raz pierwszy. To za samą Dzidę.
4000 po raz pierwszy. 4000, nie widzę. 4000 po raz drugi. 4000 po raz drugi. Tylko nie wiem, jak będzie z transportem, proszę pana. 4000 po raz drugi. 4000 po raz. Jest? Nie widzę. Jest. 4500 po raz pierwszy. Jest 4500. Po raz drugi. Spina okrętło chyba nowe. 4500. Nie do zabicia. 4500 po raz drugi. 4500 po raz trzeci. Brawo, brawo do pana dyrektor Sorai, można sobie zrobić fotkę z Zulusem. Zapraszam pana dyrektora, ja sobie też zrobię zdjęcie. Przypominam, szampan gratis. Zapraszam panie dyrektorze, bo wygląda na ulicę Kolejna Zbyszka Czeka. Tak jest, no. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo państwu. Przypominam tylko, że te eksponaty, które tam są wystawione, są do kupienia od zaraz. Jeżeli ktoś ma ochotę, to są poza aukcją. Cena jest wywoławcza i oddaję w tej chwili głos panu burmistrzowi. I szanowni państwo, są z nami dzisiaj na balu twórcy Festiwalu Operetkowo-Operowego na Mazowszu. Soliści Teatru Düsseldorfu, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i La Scala. Pan Leszek Świdziński, którego chcę zaprosić, jest razem z małżonką i panu Laporanta, chcę zaśpiewać, drodzy państwo, dla chorego Piotra Jakubowskiego. Natomiast dzisiaj otrzymałem maila z niego pana profesora Adamowicza i mówił, nie mogę być na balu, ale będzie wasza. Zapraszam panią Barbarę, żeby do tego kapelusza, kiedy będzie śpiewał pan Leszek Świdziński, bo nie chce poddać licytacji jego głosu, pani Barbara będzie zbierać datki od nas, skromne, wspólne, od serca, i te wszystkie pieniądze będziemy chcieli przekazać, dołączyć się na zakończenie tej wspaniałej licytacji. Zapraszamy mistrza na scenę. Bardzo prosimy dla Piotrka i dla państwa. Szanowni państwo, naprawdę warto się dla państwa zmęczyć. Warto pracować, bo ta licytacja, to nasze spotkanie jest wielką ucztą wdzięczności za wszelkie dobro, jakie państwo ofiarują Radzyminowi. Witamy panią Barbarę. Pan Leszek Świdziński śpiewa, pani Barbara zbiera. Ładnie by wyglądało na szybko. Proszę państwa, każdy eksponat, który tutaj był przedstawiany, miał przedstawione parametry swoje. Ja dziękuję bardzo panu burmistrzowi, że tak pięknie przedstawił moje parametry i Festiwalu Operetkowego na Mazowszu. Ja zapraszam oczywiście do wspólnego śpiewania. Che bella cosa una giornata sole, l'aria serena dopo la tempesta, bell'aria fresca fare già la festa, che bella cosa.
Jak nie służyć miastu, które ma takich mieszkańców?
A pani Barbara dalej zbiera. Tak. Jak nie śpiewać dla takiego miasta, który ma takiego burmistrza? Dzisiejszej aukcji pan Dominik Wizę przekazał grafikę komputerową na płótnie Jan Paweł II. Bardzo prosimy, tym laureatem został pan Tomczyk Zbigniew. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zastanawiał się, czy nie odkupić te dwa miecze i zawieźć z powrotem tam, skąd przybyły, ale mówi, niech jeszcze będą w Polsce, niech ich tam troszeczkę jeszcze zgaga męczy za ten 1410 rok. Bardzo dziękujemy i gratulujemy bardzo serdecznie naszemu przyjacielowi wspaniałej aukcji. Proszę zachować w pamięci nasze spotkanie, w sercach tą aukcję i Jana Pawła II w sercu.
Ja bardzo proszę o rozliczenie tej zbiórki pani Barbary Palandysz, pana prezesa Deutsche Banku i pana prezesa naszego Manhattan Banku Ogrodniczego w Radzyminie, któremu zawierzyliśmy wszyscy swoje oszczędności. Jest z nami pan prezes Cisłak z banku BPH. Będzie to najlepsza komisja do sprawdzenia tej naszej wspólnej hojności. Na każdym balu burmistrzowskim jest tort. Ten tort dzisiaj ofiarowała pani Małgorzata Roguska, szefowa wspaniałej cukierni. Bardzo prosimy do nas panią Małgosię, bo któż inny dorzucił się tort, jak nie pani Małgosi. Bardzo serdecznie
Drodzy Państwo, wszyscy poszukujemy pani Małgosi Małgorzatki. Jeżeli nie ma z nami pani Małgorzaty, zatem bardzo proszę panią Teresę Borowską. Bardzo proszę panią Teresę Borowską. Małżonkę pana starosty Konrada Rytla. Bardzo serdecznie zapraszam. Małżonkę pana przewodniczącego rady, panią Ewę Wnuk. Zapraszam bardzo serdecznie panią Ewę Wnuk. Bardzo proszę małżonkę pana burmistrza Andrzeja Skarby. Zapraszamy. Dzisiaj napracowała się pani Marta. Proszę panią, z drugiej strony, bardzo proszę, z drugiej strony. Z drugiej strony, pani, z drugiej strony, z tamtej strony, proszę.
To panie wywołały wilka z lasu, żeby później nie było pretensji. Paweł, to jest nowa? Nie, 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 to już jest, to już jest staruszek. Ale... Nie skupiamy już. Nie. Na razie nie ma o czym mówić, ale spełnia zadania. Mają pieniądze.
Andrzej dokonał tego, co powiedział. Dla nas to jest zgodne.